Moi drodzy, zebraliśmy się tutaj, żeby związać świętym węzłem małżeńskim te oto dwie niewiasty. Jeżeli ktoś nie wyraża zgody na ten ślub, niech podniesie nogę albo zamilknie na zawsze. No, co cwaniaczku? Nie da się. Nie da się! Bóg tak chciał. Nie widzę zatem przeciwwskazań, więc przejdźmy do przysięgi. Aniu, czy ślubujesz tej oto Agnieszce wierność, przyjaźń, miłość i fisting? Tak. Tak ślubuję. Tak ślubuję. Agnieszko, czy ślubujesz tej oto Ani przyjaźń, wierność, braterstwo? Ciszej! I rim job. Śmierć was nie rozłączy, albo stwierdzicie, że jednak nie jesteście rozłączkami. Poproszę zatem obrączki. No już, szybciej, szybciej, szybciej. Która będzie mężczyzną? Która będzie miała fiuta? To weź mniejszą i wsadź jej. No, no, zajebiście. Dobrze wkładasz. Trzymaj. Tym oto pięknym gestem, mocą daną mi przez nikogo i przez nic, ogłaszam was lesbą i lesbą. Możecie się teraz wyruchać. Kręć, 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 kręć. A ja was witam w nowym odcinku z dupy! Tak mocno nie uderzać. Odpowiadając na miliony waszych komentarzy i zapytań, właśnie w ten sposób złamałem rękę. Nie, lel. A jak to się naprawdę stało? Oto przykładowe propozycje. Gdzie jest nasza zapłata za ostatni filmik, jebany humbugu? O, w tylnej kieszeni, a weź sobie. Nie no, takie obrazy to ja nie zniosę. Łam ci. Ja pijany. Ja pijany! Panie. Tak? Niestety nie mogę ci kupić nowych butów. Tak? No! Więc nadal ci przypominam siwę? Czy złamać ci drugą rękę? Lamusie. Nie, nie, nie przypominasz, nie przypominasz! Przypominasz Goro. A nie, nie, Milene, 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 Milene! Milena wins. Dobra. Zamiana! A tak na serio, mam taką niezdrową przypadłość, że kiedy się naprawdę wkurwię, uderzam pięścią w ściany. Kiedyś niszczyłem pady, szczególnie kiedy w Pro Evolution Soccer w 93 minucie było 1-1 i konsola strzelała mi gola! Kurwa! Nie! Nie, to mój ostatni pad, proszę, nie! Nie! A teraz niszczę ściany. Cierpią też meble. To jest mecz Polska-Czechy Euro 2012. To też zrobił Maciek. A o tym Ola nie wie. A, ale zdajesz sobie sprawę z tego, że ja to nagrywam. Wiesz co, Ola, popatrz na chwilkę, pokażę się takie światełko. Dziękuję. Ostatni odcinek zobaczyło tyle, ała, tyle osób! A polajkowało go tyle, tyle, tyle! Jeżeli to przebijemy z tym odcinkiem i będzie 70 tysięcy lajków, to zrobię nowy odcinek! Ale i tak go zrobisz, więc o co kurwa chodzi? O to, że tak mówią wszyscy youtuberzy, którzy mają nagrane odcinki już od kilku tygodni! Jak będzie 100 tysięcy łapek, to wypuszczam nowy odcinek. Jak będzie milion łapek, wypuszczam nowy odcinek. Jak będzie miliard łapek, przejmuję z dupy. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest dowódca sił powietrznych 100-154M. Kojarzycie ten moment na imprezie, kiedy komuś zwykle dajecie piwo? Trzymaj. Na pewno nie kojarzycie, bo to zwykle jest ten moment, w którym jesteście napierdoleni na maksa. Piwo to życie, ogniwo, studel. Zwykle wtedy rano człowiek się budzi z bolącą częścią ciała albo z jakimś pasztetem. Pasztet z Podlaski. Mój ulubiony. Lub ze złamaną ręką. Albo z chujem w dupie kolegi. Lub z chujem kolegi w dupie. Chociaż taka sytuacja jest jeszcze gorsza.
Mariusz? Nie. Pamiętasz, jak mówiłeś, że UFC przypomina ci gejowskie porno? Zresztą wszystkie zawody MMA wyglądają jak interludium do gejowskiego porno. Nie pamiętam nic takiego. Nie! Zła Kimura boli przez całe życie. Złe decyzje bolą też przez całe życie, zatem stąd mój apel! Jeżeli uważasz, że jesteś gejem albo lesbijką, to nie psuj nikomu życia i nie hajtaj się z osobą odmiennej płci. Weź ślub z kimś z twojej! Proste! Stąd też ta cała dziwna ceremonia na początku programu. To nie ściema, to prawda i apel do was. Drogie homofoby, co was kurwa obchodzi, czy ktoś sobie weźmie pedała, czy też lesbę za żonę lub męża? Pomyślcie racjonalnie. Przecież wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że was wyruchają, czego najbardziej się boicie. Przyznać, że mogłoby się wam to spodobać. A śluby lesbijskie są takie same jak zwykłe. Z tą tylko różnicą, że kiedy na końcu wszyscy są już porządnie napierdoleni, pannę młodą ruchają druchny. Wracając jednak do robienia durnych rzeczy po pijaku. Podobna sytuacja, jak się okazało, miała miejsce w kokpicie. Kokpita! Polsko-angielska nieśmieszna gra słów! Tu polewa. Tym razem Błasik zachował się jak typowe Janusze w polskim busie raczące się piwkiem z Lidla o 6 rano. Ja nie wyląduję! Tu polewaj. Polskie linie lotnicze, Smoleńsk. Zmieścisz się. Śmiało. That's what she said! Po pijaku. Podczas gangbangu. A teraz trochę nic bardziej mylnego, na serio, odrobina historii. Najstraszniejsze ostatnie słowa pilotów, jakie słyszałem, pochodzą z 87 roku z nad Lasku Kabaskiego. Naprawdę bardziej przerażające od dźwięków nowego singla Eliski. Chociaż... Dlatego zamiast latać, lepiej jeździć PKP. Nad kurwa, a na pewno nie po tych reklamach. Reklamy z dupy! Wszyscy doskonale wiemy, jak jest z polskimi kolejami. Nie ma co się pierdolić w tańcu, no chyba, że pani Beata czegoś od nas chce. Wyssij mi bąka z pizdy. Oj, zawsze śmieszne. Nie ma też po co robić czarów ze spermy i udawać dookoła, że jest zupełnie inaczej. To tak jakby udawać, że się potrafi rapować. Nie metki ciuchów i nie kolorowe sny. Gest jest potrzebny, pomaganie jest trendy. Lub też pochodząc z rapki udawać wielkiego krakusa. To tak jakby mieć tatuaże, a nie być ani w wojsku, ani być marynarzem. Jestem w Krakowie, więc rymuję. Dziękuję. Albo udawać, że jest się śmieszkiem znającym Krav Maga, a tak naprawdę podglądać UFC, żeby wiedzieć, jak zabijać. Upadająca gwiazda pasu. Chodź na solo, frajerze. A, blokerzy jak dziś. Chodź, blokerzy, kurwa. Zaraz. Zaraz kto inny. Chodź na solo tam. Z sędziami, chodź. Wyjaśnimy sobie, kto jest najfajniejszy ze starych youtuberów. Oni skończyli szybciej niż ja. Sami fani wykopu. No pięknie. Takie przywileje mają gwiazdy, co? Tyle przemocy. Biją się tak przy ludziach, a państwo polskie co? Nie reaguje? Za to doskonale reaguje, kiedy ktoś rozdaje w dobrej wierze leczniczy olejek z konopi indyjskich. 15 lat pozbawienia wolności to i tak za mało na tego skurwiela. Co za paranoja. Niektórzy rozdają wyciągi z własnej żółci milionom Polaków. Kochani, jeszcze Murzyn. Boże, gdzieś ty się nie mył. Chodź tutaj, bracie.
On się nie mył wcale. I co? I chujów 100. Paradoksalnie najczęściej to zagorzali katole nie chcą legalizacji marihuany. To jest kurwa totalna hipokryzja, ponieważ non-stop intonują: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Wink wink! Dobra, chuj z nimi, przejdźmy do reklamy. A raczej reklam. W tej oto tutaj mamy typową polską mentalność. Nie dałoby się jakoś taniej? Niech pani przyjdzie 2 tygodnie przed wyjazdem. Sprzedam pani bilet 30% taniej. A jakby siostra przyszła, to też? Tak. A brat? Też. A kuzynka męża? Bardzo bliska kuzynka. Też. A może dałoby się coś jeszcze dla szwagra załatwić? Dla rodziny, dla koleżanki, dla znajomej, dla kurwa psa? Albo dla tego Slendermana, który jest tam z tyłu. W drugiej z kolei reklamie mamy typowy przykład śmiechu na zasadzie: za niecałe 3 godziny możemy być na miejscu. A co, jest pan pilotem odrzutowca? Nie, maszynistą. Ha, 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 dobra, spierdalam, zanim wpadniesz na to, żeby mnie śledzić do domu, zgwałcić i zamordować. Zresztą, kurwa, jaki zjebany jest tutaj copywriting. A co, jest pan pilotem odrzutowca? Nie, maszynistą. Nie jesteś pilotem odrzutowca? To wypierdalaj, nie poruchasz, brudny maszynisto! Oni tymi reklamami naprawdę sami się rzucają pod pociąg relacji Sudan-Małkinia. Watch out for the train! Oh my! Oh my gosh! A na sam koniec perełka, tort de la tort, merd de la merd. Absurdalne żarciki w wykonaniu PKP. I tu jest pies pogrzebany, bo nie wszystkie pociągi to PKP. A jakiej rasy był ten piesek? Sraki. Przecież każdy pociąg to PKP. A każdy facet z widłami to Posejdon. Co? No dobrze, mi się wydaje, że te reklamy miały być takim heheszkowym, młodzieżowym, ale nie za młodzieżowym Monty Pythonem. Mogą jedynie possać Grahamowi Chapmanowi w grobie. Martwą kurwa papugę! Winky, winky! Każda z tych reklam sugeruje nam jedno. Jesteśmy jednym z największych polskich przewoźników, ale nie jedynym. A zatem nie wszystkie pociągi to PKP. Uwaga, tłumaczenie na język dla debili. Hej, słuchajcie, wiemy, że jesteśmy chujowi, ale może... to nie my. Może istnieje spora szansa, że to ktoś inny. Nie no jasne, mogliśmy to też być my. Właściwie nawet na 90%. Ale może nie. Ale nie wykluczamy. To jest trochę tak jak z Chloe Sevigny z filmu Dzieciaki. Nie musiałeś akurat od niej złapać HIV-a. Ale mogłeś. Jesus Christ. Jezu, co się stało? Te reklamy są tak niespójne i konfudujące. Oho, konfudujące! Mądre słowo, program z dupy bawi i uczy. Jak ostatnia reklama Listerine. Finding some blood when you brush again. That could be gum disease, you know. A ty widzisz krew? Kurwa, jak w lśnieniu. Albo w fiszu. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję. Albo kilka dni w ciągu miesiąca u lesbijek. I pamiętajcie, drogie dzieci, jeżeli lustro do was mówi, to znaczy, że kwas już wszedł. I żeby była jasność, ja nie twierdzę, że PKP jest złe. Daje dupy jak każda inna gówniana firma. Tylko chodzi o tę mentalność, która im się wjebała w PR. I tak będzie chujowo, więc nie narzekaj i... possi, kurwa, pęto. Trochę possaliśmy tych pęt przy ostatnim najstraszniejszym święcie świata, czyli... święcie zombie, podczas którego martwi, a właściwie jeden martwy, wstają z grobów! Tylko bez obłazy. Ale czy wiecie, co jest straszniejsze od apokalipsy zombie? Małe dzieci wiedzące, że masz gdzieś słodycze. Co my tu mamy? Jak zwykle nic. Standardowo. Czy masz coś na mnie słodkiego? Ale... słodkiego? Ale czego? Czego? CZEGO?! Mam małą prośbę, ja wiem, że twoje filmiki mają być ostre bez cenzury, ale czy mógłbyś zmniejszyć głośność tych jęków porno, żeby były mniej więcej tej samej głośności, co reszta filmików? Byłbym bardzo wdzięczny, jestem na święta w domu i o pierwszej nocy oglądam twój filmik, podgłaśniam, bo ledwo słuchać, o czym mówisz, ale te... to słychać było na cały dom! Spoko, nie ma problemu, oczywiście, od dzisiaj głośność tych dźwięków będzie mniej więcej na takim poziomie. Może być? To świetnie, ponieważ... Sorry, jaki to 88. Musiałem. Nie będziesz mi mówił, co mam robić! Nie jesteś moim prawdziwym ojcem! Chyba. To hogi z dupy, u mnie w klasie jest 35 osób i oni mnie dyskryminują dlatego, że jestem blondynem. Co mam robić? Ratuj! Ja w szkole niestety miałem tak samo. Za każdym razem, kiedy zgłaszałem się do tablicy, też mnie wszyscy dyskryminowali. Kluczem do zwycięstwa jest to, żeby być miłym dla swoich oprawców. Hajwaj, lamusie.
Oddawaj dzisiejszą macę. Nie mam macy, ale słuchajcie, bo jesteście dla mnie niemili, a ja chciałbym, żebyśmy zostali takimi funflami, więc specjalnie dla was zrobiłem te oto chusty. Jedwabne. Plus jeszcze, żeby nasza przyjaźń była mocniejsza. O, proszę, macie tutaj po kłosie. I żebyśmy w ogóle już byli takimi super przyjaciółmi, to proszę bardzo, chętnie z wami pogrom. To co? Widzimy się na koncercie w Stodole. Będzie ogień. Często pytacie mnie. Poda ktoś kanał Goska? I w końcu mogę udzielić twierdzącej odpowiedzi. Gosku z moją drobną pomocą będzie robił na własną rękę. Tak, dobrze to sobie wyobrażasz. No co? Muszę na własną rękę, bo kanalizacja nie działa. Zatem serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału Goska, na którym będzie gotował lepiej niż Walter White, Mefedron i Krokodila. Dzięki, dzięki za reklamę, dzięki. Nie ma problemu, Gosku, dla ciebie wszystko, jesteś moim przyjacielem, więc wiesz. Dziękuję. Spoko, spoko. Już? Skończyliśmy? Dobra, kurwa. To tak jak się umawialiśmy. Szybko, 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 bo Soros nie będzie czekał na przeszczep. Dawaj, 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 kurwa, już, już. To już druga w tym tygodniu. Słuchaj, za chwilę ktoś jeszcze przyjedzie tutaj do ciebie i ci dosypie tutaj lodu, więc spokojnie odpoczywaj i widzimy się następnym razem. Tak, tak. Przyjedzie, dosypie lodu, tak jak zwykle, nikt nie przyjedzie. Kurwa mać. Siwy wygląda jak biały Ice Cube. Tylko mi siwy przypomina białego Ice Cube'a. A ten czerwony wygląda jak biały Ice Cube. No dobrze, okej, okay, zdradzę wam tajemnicę. To jest Ice Cube. That was dope, nigga. Ice Cube ma po prostu przypadek Michaela Jacksona i nie, nie chodzi o macanie małych rzeczy oraz Benjamina Buttona. I w dodatku tak samo rapuje. Give me your money, Snowflake. Rapuje, nie rapuje, idioto. Ze mnie Ice Cube'a. A zemściłeś się kiedyś na kimś w taki sposób, że nasrałeś do papierowej torby i podrzuciłeś ją pod drzwi swojego wroga? Następnie podpaliłeś torbę i zadzwoniłeś do drzwi, po czym uciekłeś i obserwowałeś, jak twój nemezis krzyczy: o matko, pani się! Po czym nadeptuje torbę celem jej zgaszenia i znów krzyczy: o kurwa, tu jest gówno! Myślę, że jest to zbrodnia idealna. Tak, zrobiłem kiedyś takiego psikusa. Goskowi. To będzie prank roku. Tego czasu już nie robię psikusów. I inaczej patrzę na batoniki. A skoro już w taki temat uderzamy, twoje filmiki są teraz bardziej obrzydliwe niż śmieszne. Szkoda. Oczywiście, polska mentalność. Wystarczy, że jakieś określenie ma w sobie fonetyczne słowo Żyd i już jest gorsze, co? Ale chuja tam, tak naprawdę Polacy są bardzo tolerancyjni. Nie lubią tylko Żydów, pedałów, Murzynów, Niemców, Ruskich, Ukraińców, feministek, lewaków, lesbijek, Rumunów i Cyganów. A ty, jak obszedłeś Międzynarodowy Dzień Roma? Chcesz gruza? A Kyś, przed nami, masz pracę, masz pracę! Dobra, tak się śmiejemy i śmiejemy, ale prawda jest taka, że większość z nich jest bardziej wyedukowana od nas wszystkich. Zdoping! Przepraszam, ty jesteś wapniak, tak? Tak. Jaki jest twój ulubiony filozof? No, Kierkegaard, ponieważ defekuje na panteizm. Na co? No na panteizm oraz zadaje kłam racjonalizmowi tego zjeba Hegla. Wróćmy jednak do innego świata. Tego prawdziwego, w którym 88% Polaków nienawidzi Cyganów. Podejrzewam, że gdyby SETI odkryło inteligentne życie na innych planetach, Polacy i tak stwierdziliby, że są to jakieś zjeby. Alfa Centauri, kurwa, wieśniaki, słoiki jebane. Woda na Marsie? Nasza lepsza, bo Polska! Żaneta! Żaneta! Słyszałeś, że ci z Andromedy przyjeżdżają tutaj nam pracę zabierać? Mam nadzieję, że im wszystko pierdolnie na tej Betelgeuse. Jebać to.
O, w końcu coś normalnego. Hello, Rainbow Dash. Toasty! Może i nie lubimy nikogo, ale wiecie, kto będzie nas kochał przez najbliższe 2 tygodnie? Kandydaci na prezydenta Polski! Oj, będą kochać bardzo mocno. I dopiero po jakimś czasie zrozumiemy, że... dupy. A potem? Tak jak zwykle, wyruchają, zostawią i nie zadzwonią. No, chyba że do drzwi z kontrolą Urzędu Skarbowego, jak nie zapłacicie podatku. Zatem to idealny temat na dzisiejszy insert, którego dawno nie było. Oto debata! I trochę bliszczanka. Wszyscy i tak wiemy, że nieważne kto wygra, i tak będzie chujowo. Zobaczmy jednak, jak bardzo. Zacznijmy od tych, na których właściwie nikt nie zagłosuje. Adam Jarubas. Musimy zwiększyć liczbę żołnierzy pod bronią. Produkować w Polsce nowoczesny sprzęt wojskowy. Według tego, co pokazuje nam Adam Jarubas z PSL, Polska będzie potęgą militarną! Moim zdaniem spoko, jeżeli uda nam się przerobić ciągniki na rosomaki, kombajny na F-117A Nighthawki, a rolników na gromników. A sam PSL zmieni się na polskie siły ludobójcze. Można go skwitować pięknie po śląsku. Jarubas, ale idź już stąd być Rubasem kaj indziej, ja? Lecimy dalej, pani Ogórek. Witam serdecznie. Po co nam prezydent? Stanie na straży konstytucji, czyli prawa, to najważniejszy obowiązek prezydenta. Skoro obywatel ma przestrzegać prawa, musi być ono jednoznaczne, transparentne. Jest to chyba najnudniejszy spot, jaki kiedykolwiek widziałem. Jedyne, przed czym człowiek się powstrzymuje, to przed zatkaniem jej ust ogórkiem. Zresztą można jej w te usta wsadzić dosłownie wszystko. Beide Folien rollen jetzt ausrichten. Die Materialien müssen exakt aufeinander abgestimmt werden, nur wenn sie deckungsgleich sind. Cookies chyba nie ma swojego oficjalnego spotu, ale znalazłem taki oto fanart. Kurwa, tam jest gorzej zanimowany smok niż w Wiedźminie! Jaki rząd piękny. Cookies ma niestety ten problem, że chociaż nie wiem, jak bardzo by się sfotoshopował, zawsze w garniturze będzie wyglądał jak bezdomny w garniturze. Kradzionym z kostnicy. I ma niestety ten sam mankament, co Macierewicz. Oczy szaleńca! A jeżeli chodzi o oczy szaleńca, to doskonale wiemy, kto na nie ma monopol. Cookies za to miał monopol wielokrotnie w krwiobiegu. Duda zaczął pisowsko, klasycznie, od zdisowania. Chcemy uczestniczyć w uzdrawianiu strefy euro. Chcemy do niej wejść. Nie chcemy tego robić. Ja nie wiem, kurwa, od PEI się tego uczyli? Czy aż tak cię to boli? Zresztą zaraz. PiS, PEJA i... SLAMSATAK! Poza tym oburzające jest to, że Duda jako jedyny w Polsce nie chce, żeby euro znowu było u nas. Tak, dla Unii Europejskiej, ale nie dla euro. Może jeszcze niech polskie zespoły z Ligi Mistrzów usunie, co? Tral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 
żyć. Nie zawsze jest łatwo być politykiem, który słucha ludzi. Co z tą pracą dla młodych? To wymaga wielu poświęceń. Również ze strony moich najbliższych. Wykorzystuje swoją rodzinę do własnych egoistycznych celów. Jak tak kurwa można? Ty, co jest? Uśmiechaj się, bo nie będzie słodyczy. Uśmiechaj się, bo nie będzie seksu. Najgorsze jest to, że w tym ujęciu Janusz sugeruje nam, że wraca do rodziny. Gówno prawda, jedzie na narty do Austrii, bo ma winietę z autostrady. CSI z dupy! Ta sprawa była łatwa, kiedy odkryłem już kod. Palikot. Da Vinci. A poza tym hasło. Aktywny prezydent. To jest możliwe. W Darkroomie. A teraz najbardziej polski z wszystkich Polaków. Marian Kowalski! Kogoś, kto to montował, musiało nieźle popierdolić. To wygląda nie jak ruch narodowy, tylko jakby ktoś wziął... ...buch narodowy. I lubi pokazywać... Taka. I kurwa proszę, kolejni magicy. Czego dowiedziałem się po tym spocie, w którym nie pada ani jedno słowo? Marian Kowalski lubi dźwięki cymbałek, lubi pokazywać ptaka, ma żonę i dwóch chłopaków. Prawie jak wojewódzki. Ale jedno trzeba Marianowi przyznać. Marian umie w hasztagi. Ale i tak jak zwykle najbardziej dopierdolił sztab Janusza. O to chodzi, żeby pozwolić ludziom latać, żeby ludziom pozwolić działać.
chwilę byłem przekonany, że to reklama dyskoteki w stylu Energy 2000 albo X-Demon. Nie, to Janusz. Ale jedna rzecz do mnie przemawia w 100%. Janusz namawia wszystkich do tego, żeby pozwolić ludziom latać. O to chodzi, żeby pozwolić ludziom latać, latać. Mefedron i MDMA jako kiełbasa wyborcza? Jestem za. I przyszedł czas na naszego urzędującego prezydenta. Niestety z żalem i z bólem przedstawiam kolejną nudę, która ma tylko jeden porywający moment. Chcemy Polski racjonalnej, a nie radykalnej. O, dlatego już był? Razem wróć, wróć! O, to ten. No, to było najbardziej emocjonujące coś w tym klipie. Komorowski zrobił jednak jeden zajebisty ruch. Wcisnął się w 20 metrów Jakubiaka. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam, to mnie bardzo miło. Pan jest tu po raz pierwszy, aczkolwiek... To ja może... Eleny znam bardzo dobrze, bo ja tu miałem szef praseski, tu był instruktor. Do luzu Obamy jeszcze trochę brakuje, ale... Zapraszam do piwnicy. Naprawdę jestem w ciężkim szoku i też bardzo mnie to oczywiście cieszy, że politycy są coraz bardziej hej do przodu, jeżeli chodzi o internet. Boję się jednak tego, że niedługo na kartach do głosowania przy nazwisku kandydata pojawi się: za jeden twój głos masz cztery moje! Za mandat robię ci spam! Oddaję głosy z powiadomień! Przysięgam, że kiedyś zajebię wszystkich, którzy mi to piszą na Instagramie. Jak więc widzieliście, nie ma kurwa na kogo głosować. Zatem pytanie, które samo się nasuwa niczym napletek po stosunku, jeżeli oczywiście jesteś z tego właściwego, niesemickiego pochodzenia. Czy Mariusz Wypierdalaj startuje na prezydenta? Tak kurwa, startuje! On nadchodzi. Nie podoba ci się w Polsce? Rząd cię okrada? Opozycja z się psu? Dobrze wiesz, co robić 10 maja. Wypierdalaj! Mariusz, wypierdalaj! Jeżeli jednak jakimś cudem Mariusz nie wygra tych wyborów, to zawsze może zostać prezydentem Szczecina. Bo jest kilka rzeczy, które tam wkurwiają. Rzeczy, które wkurwiają w Szczecinie! W Szczecinie pada. Ale w każdym mieście pada. Pierdol się kurwa, to moja lista. Szczecin, Srecin. Nie martwcie się jednak, drodzy szczecinianie, w Warszawie jest równie chujowo. A jeszcze chujowie będzie 16 maja, kiedy to ruszy druga edycja Orange Video Fest by LiveTube na Torowarze. Czekaj. Miałeś powiedzieć, że będzie ekstra, nie chujowo. Że będzie ekstra. Jak ekstra? No miałeś powiedzieć, że będzie ekstra, zapłacili ci za to i miałeś powiedzieć, że mają wbijać tam w link i że mają kupować bilety. Ale czemu? No bo dostałeś za to kasę, no patrz. Jak przelew. Kasę dostałem? No przelew zrobili, no już buty kupiłam. No. Co? No, dobrze, rzeczywiście jest przelew, są pieniądze, wszystko się zgadza. A więc słuchajcie, wbijajcie koniecznie na Orange Video Fest 16 maja, będzie super, będzie ekstra, będzie fantastycznie. Pamiętajcie, Torwar, już niedługo, bilety możecie kupić o tutaj, pod tym linkiem, link też jest w opisie. Koniecznie czytajcie opisy i pamiętajcie, 16 maja być może umoczycie aż po same jaja. Oczywiście zapłacili mi za to tonę hajsu i kupiłem sobie za to to! I teraz będzie reklama, koszulek z dupy, które już możecie kupić w końcu w sklepie! W sklepie? W sklepie ci ryj, jeżeli jeszcze raz mi przeszkodzisz. Link na dole i w opisie. W końcu, kurwa, po tylu miesiącach. Rzeczyzdupy.pl! Czas na suchar tygodnia! Co jest najtrudniejszego w walce w oktagonie? Przyzna się rodzicom, że jest się lesbijką! Ha, 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 ha! Mamo! Masz! Joto! Przyda się na kolejną walkę. Michałki z Wawelu, pierdol z Krakowa. To już niestety wszystko na dzisiaj. Udostępniajcie, komentujcie i lajkujcie ten odcinek, jeżeli będzie 70 tysięcy lajków. Robię unboxing gipsu! I teraz uwaga, ważny apel. Tydzień temu Facebook zablokował mi konto na 3 dni za zdjęcie jurty jednego Mongoła. Co za tym idzie, pamiętajcie, że fanpage to nie jedyna rzecz, w której się udzielam. Jest jeszcze Twitter, Instagram i Twitch. Wbijajcie tam koniecznie, ponieważ jestem tam aktywny jak pudzian w KSW. Gdzie ta twoja Krav Maga, śmieszku? Kobieta mnie bije! Dajcie mi wszyscy subskrypcję. Yeah! Widzimy się w następnym odcinku! Prezenty, dawaj. No szybko, kurwa, nie mamy całego dnia, daj. No. Proszę. Czy komu to? To dla obu? Uwaga. Tak, dla obu. Sam jestem ciekaw. It's piękny, it's beautiful! Słuchajcie, to trzeba to przymierzyć, dobra? Zaraz wracamy!
Dlaczego?